Czego sobie życzysz? Usta, paznokcie, oczyszczanie, maska? Jaka procedura? Mamy dużą kolejkę. Dima, zróbmy sobie przerwę, mamy za dużo klientów. W porządku, zapisałem panią. Dziewczyny, mamy dużo klientów, będziemy pracować. Tak, Dima, zgadzam się, musimy pracować. Diana, zobacz, czy z moimi ustami nic się nie stało? Nie, Diana, wszystko okej, a co z moimi? Tylko trochę się zniszczyły. Nie martw się, Jana, po pracy ci je poprawię. O, cześć! Diana, słyszałem, że otworzyłaś fajny salon. Dziewczyny, na co czekacie? Przywitajcie naszych klientów, do roboty! Cześć, na co się zapisywaliście? Zapraszam, zrobię z was ideały. Chciałabym, żebyś z nim trochę popracowała. Jego skóra jest taka szorstka. Szorstka? Dziewczyny, to z Lajli zróbcie fajną dziewczynę. Zapraszamy! No to dziewczyny, macie teraz pół godziny. Pracujcie szybciej, bo zaraz będą kolejni klienci. Diana, czy rozumiesz, czego chcę? Chcę zrobić sobie serduszko na ustach. Lajla, nie martw się, wszystko będzie dobrze. A to nie zaszkodzi? To wcale nie boli, będzie miło i będziesz mieć idealnie gładką skórę. Diana, co to jest? Lajla, nic nie mów, to znieczulenie. Dlaczego to jest takie zimne? To sprawi, że twoja skóra będzie gładka. Mówię wam, że nie mamy już miejsc. Mogę was zapisać na kolejny tydzień. Jana, popraw maseczkę Arta, ześliznęła się. Okej, menadżer Dima. Co się pośliznęło? Nie martw się, to tylko maska. Dobrze, zapisaliśmy panią na poniedziałek. Diana, szybko, zostało tylko 15 minut. Dima, pracuję, moja klientka ma znieczulenie. W porządku, Diana. Dzień dobry, niestety wszystko zajęte, możemy zapisać się na kolejny tydzień. Oj, jacie jest idealnie. A jeżeli będziesz robić tą maskę co tydzień, to twoja skóra będzie naprawdę idealna. Czy te usta do mnie pasują? Bardzo pasują. Lajla, jesteś gotowa? Gotowa. Zobacz tylko, jaka z niej piękna dama. Co zrobiłaś mojej Lajli? Artem, o co ci chodzi? Chciałeś fajną dziewczynę. Oto ona. Artem, nie podoba ci się? Dobra, potem pogadacie, czy wam się podoba. Pośpieszcie się, zapłaccie i idźcie, bo kolejni klienci czekają. Artem, zapłać, nie mogę nawet wyciągnąć pieniędzy z powodu moich paznokci. Aha. Dima, co ty o tym myślisz? Podoba ci się Lajla? Lajla wygląda po prostu świetnie. Bardzo mi się podoba. W przyszłym tygodniu przyjdę na pedikir. Chcę tej samej długości. Może nie potrzebujesz takich długich? Dima, jak do ciebie zadzwoni, to nie odbieraj. Art, co masz na myśli? Dbamy o każdego klienta. Dobra, możecie iść. Artem, idziemy? Muszę to pokazać moim przyjaciółkom. Diana, widziałaś Lajlę? Wygląda jak potwór. Tak, Jana, to jakiś horror. Chciałam, żeby jej paznokcie były piękne, małe, takie jak moje. A ona mówiła coraz dłużej, dłużej. Dobra, dziewczyny, przestańcie gadać, bo kolejni klienci przychodzą. Julie, Kev... Dziewczyny, cześć! Ja chcę wszystko! Chcę maskę i usta i wszystko, co tylko możecie zrobić! I chciałabym przekształcić mojego chłopaka w ciacho! Gigi, zaraz, zaraz, teraz kolejna Keva i Julie. Słuchaj, Dima, my jesteśmy klientami VIP, nie będziemy czekać w kolejce. Nie, nie zaakceptujemy Gigi. W dodatku, jak się wścieknie, to rozwali nam cały salon. Dima, spokojnie, poradzimy sobie z tym. Ja będę pracować z Gigi. Gigi, chodź tutaj. Patryk, a ty do mnie. No to tak. Ja chcę piękne paznokcie, nogi modelki i pupę jak u Kim. My nie pracujemy z pupami, jesteśmy tylko kosmetyczkami. Chciałabym zrobić wszystko i oby mi się spodobało. Mam nadzieję, że mają kasę na nasze zabiegi. Diana, powiedz Janie, żeby nie zepsuła mojej Gigi. Patryk, nie martw się, Jana jest profesjonalistką, zaczynajmy. Nałożę ci znieczulenie, niczego nie poczujesz. Co to niby ma być? Śliskie i śmierdzące. Patryk, daj spokój, to nie śmierdzi. Pachnie jak ananas. To szwajcarska najdroższa maska na świecie. Oślizgła. To nie jest zwykły śluz, tylko śluz ślimaka, który zjada ananasy. Tak, dzień dobry. Ale jak to odpadł paznokieć? Proszę posłuchać, jak odpadają, to nie jest nasza wina. Nasze paznokcie nie odpadają. Diana, pomóż mi, moja klientka jest wymagająca. Patryk, ty się relaksuj, a ja pomogę Janie. Diana i Jana, posłuchajcie mnie. Co, Dima? Naszej klientce odpadł paznokieć. Jeszcze raz dostanę taką skargę, to was zwolnię. Dima, nie zapominaj, że nasz salon jest w moim domu. Co? Odpadł paznokieć?
Jeżeli mój paznokieć odpadnie, to ja was zabiję, dziewczyny! Gigi, nie ruszaj się, inaczej wszystko odpadnie. Diana, mi nic nie odpadnie, prawda? Patryk, daj spokój, ty masz tylko maskę, nic ci nie odpadnie. Żebyście nie mówiły, że wam nie powiedziałem. Gigi, nie krzycz, to tylko przedłużanie paznokcia. Diana, ja tu czuję szlam w głowie. Czy ty oszalałeś? W twoim mózgu jest śluz, to tylko maska. Wszystko gotowe. Dziewczyny, mamy kolejnych klientów. Kev, a zapłacisz za mnie? Oczywiście. Julie potrzebuje okład z gruszy. Kev, nie jestem kebabem. Chodź, nie wstydź się. Gigi, jesteś gotowa. Czuję, że jestem idealną damą. Gigi, czy to ty? Patryk, ty lśnisz. To wszystko, idźcie już, mamy kolejnych klientów. Tak, mamy dużą kolejkę. Idziemy, Patryk. Gigi, co ty sobie zrobiłaś? Za dużo zabiegów. Julie, ty potrzebujesz tylko okładu z gruszki. Ej, Patryk, Gigi, kasa! Dziewczyny, zróbcie dla mnie coś lepszego niż dla Gigi. Dobrze, chodź tutaj. Tak. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dawaj. O, Kev, cześć! A czy ty też chcesz maseczkę? A może jakieś oczyszczanie twarzy? Nie, ja się tu po prostu zrelaksuję. Wszystkie pieniądze wydamy na Julie. Kev! Mam nadzieję, że wszystkiego wystarczy. Ale trudno było odzyskać kasę. Patryk i Gigi są tacy chciwi. Julia, nie ruszaj się. To tylko znieczulenie. Najtrudniejsze wciąż przed tobą. Oczy, brwi, paznokcie, nos, policzki. Julie, jak przesadzisz, to przestanę cię kochać. Kev, ja będę piękna. Ona będzie jak boginia. Tak, Miss Universe 2020. Dziewczyny, pośpieszcie się. Musimy jeszcze ukończyć 4 klientów dzisiaj. Nie mamy czasu. Nie ma, przestań krzyczeć. Już skończyłyśmy. Kev, zabierz swoją Julię. Wow, fajnie. To co, Julie, pokaż, za co zapłacę. Kev, tak się cieszę, że zabrałeś mnie do tego salonu. Jestem taka piękna. Dima, Diana, Jana, chcecie, żebym za to zapłacił? Kev, ja nie rozumiem, co jest nie tak. Wszystko wyszło dobrze. Zobacz, jaka Julia jest piękna. O co chodzi, Kev? Tak, Kev, nie kręć nosem. Wykonaliśmy swoją robotę, teraz zapłać. Za to ja nie zapłacę. Kev! Julie, zrywam z tobą. Nie spotykam się z takimi małpiszonami. Kev! Dziewczyny, ja nie rozumiem. Co jest ze mną nie tak? Julia, wszystko z tobą tak. Jesteś naprawdę piękna. Kev nie rozumie prawdziwego piękna. Dobra, o tym porozmawiamy potem. A teraz zapłać, Julie. Kev ma pieniądze, ale on mnie opuścił. Nie mogę zapłacić. To złap swojego Keva i powiedz mu, że jak nie zapłaci, to się z nim policzę. Ale on ze mną zerwał. Dima się niefajnie zachował. Tak, jest trochę dziwny. Teraz będzie nas pospieszał. Szybciej, szybciej. Na co czekacie? Posprzątajcie wszystko, bo kolejni klienci idą. Za kilka dni kupię sobie Lamborghini. Dobrze, Dima. Tak, oczywiście, Dima. Gigi, kto cię obraził? Oni, to wszystko ich wina. Marusia, Artem, Gigi, o co wam chodzi? Po co wy tu przyszliście? Gigi, wiedziałem, żeby cię nie obsługiwać. Chłopaki, chodźcie, chodźcie. Widzicie? Powiedz mi lepiej, co zrobiłeś tej biednej dziewczynie. Co z jej ustami? Co z jej paznokciami? Wszyscy się ze mnie śmieją. Gigi, przyszłaś z kumplami, żeby odzyskać kasę? Takiego! Gigi, przecież sama nas prosiłaś o zrobienie wszystkiego. Zrobiłyśmy to, o co prosiłaś. Gigi, ile za to zapłaciłaś? Nie ja płaciłam, płacił Patryk. To nieważne, Patryk zapłacił, a my odzyskamy pieniądze. Zapłaciliśmy 16 tysięcy za to wszystko. Co, jakie 16 tysięcy? W ogóle tyle nie zapłaciła. Słuchajcie, to jest ta paczka, to są pieniądze Patryka. Ta największa. Już się tym zajmiemy. Nie oddam wam pieniędzy. Dima, oddawaj pieniądze za złą obsługę. Nie widzicie? Ona jest zdenerwowana. Wszyscy się z niej śmieją. Oddawajcie pieniądze. Dobra, wiem, jak naprawić ten problem. W przyszłym tygodniu zrobimy Gigi korekcję brwi i manikir. Bezpłatnie. Możemy zrobić maseczkę. Albo depilację. Gigi, co wybierasz? Ja wiem, co wybieram. Pieniądze. Słyszałeś? Pieniądze. A jak nie oddamy pieniędzy, to co wtedy? Co się stanie? Zadzwonimy do rodziców Gigi. I będziecie martwi. Dima, musimy oddać jej pieniądze.
Ale Gigi nie będzie mogła już tu przychodzić. Umieścimy ją na czarnej liście jako najgorszą klientkę. W porządku, dziewczyny. Oddamy jej pieniądze, ale obetniemy je z waszej pensji. Kurczę, czyli niczego nie zarobiłyśmy? Gigi, nie chcę cię więcej tutaj widzieć! Dima, zostaw mnie w spokoju! Na pewno nie będę w tych miejscach, co ty! Nieźle, nieźle! Pójdziemy i kupimy Balenciagę, Gucci i najważniejsze, Chanel! Dobra, dziewczyny, chodźmy, oni muszą sobie tu pracować! Po! Żaden klient do was nie przyjdzie! Z Gigi zawsze są kłopoty. Widzicie to? Dziewczyny posunęły się za daleko z nienaturalnym pięknem. A wy co lubicie bardziej? Naturalnie czy nienaturalnie? Polajkujcie ten filmik, subskrybujcie kanał, naciśnijcie na dzwoneczek. Do zobaczenia! Pa, pa! Pa, pa! Dziewczyny, nie ma naturalnego piękna. Do roboty!